got no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, tu Korcia, witam was w kolejnym odcinku z Siedmiu Grzechów. Tak, mamy już kolejny odcinek z Jenny, już nawet nie wiem, który to odcinek jest z Jenny, ale pamiętam, że mówiłam o, że od 5 do 10 odcinków będzie z jednej generacji, także musimy się tego pilnować i muszę ja sprawdzić, ile już wyszło, ile nam zostało czasu. No, ale nie przedłużając i nie robiąc długiego wstępu, zobaczcie, co się działo u Jenny, bo trochę się u niej pozmieniało i trochę się działo przez ten czas, jak was nie było, bo no, jest co oglądać, także zobaczcie. Właśnie, to co się stało, to widzieliście. Tak, sorry, że te screeny były takie dość niezbyt, ale coś mi się stało spoza playerem i nie mogłam tak jakby zgrać ich, żeby razem te pozy im ładnie porobić i ładne screeny porobić, więc musiałam tak to rozdzielić. Mam nadzieję, że jednak zrozumieliście, o co chodzi, więc wybaczcie mi za to, ale coś mi się stało, muszę naprawić poza playera. Ale no, dobra, już mniej gadania o formalnościach, więcej o tym, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, że nasz Chris już z nami nie mieszka. Tak, Jenny i Chris mieli kryzys, pokłócili się, skutkiem czego było to, że Chris uderzył naszą Jenny. Tak, niestety. Lepiej prędzej niż później, nie? Tak, Chris po prostu podniósł rękę na naszą Jenny i po prostu tak się skończyło, że ona powiedziała, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, żeby się wynosił. Niby taka zwykła, mała sprzeczka, a doprowadziła do takich rzeczy, więc skoro mała sprzeczka i tak się stało, to Jenny postanowiła, że to jest jakaś dla niej czerwona lampka, żeby uważała i że chyba to nie jest dobra droga i dobry związek i no i co, nie wyciągnęła z tego żadnych konsekwencji prawnych, tylko jako normalna, dobra dziewczyna po prostu powiedziała mu, żeby się wynosił, że nie będzie, że nie pociągnie z tego żadnych konsekwencji, niech przemyśli, co zrobił i że ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. On oczywiście przepraszał, że nie chciał, bla, 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 no ale Jenny ma swój rozum i powiedziała, że nie. Tak, są dalej przyjaciółmi, nie są już w relacjach tych takich, ale no jednak przyjaciółmi niby są, ale tego kontaktu raczej nie będziemy z nim utrzymywać. No i Jenny właśnie jest teraz troszeczkę przyłamana, załamana. No i sama w sumie chyba nie wie, co tak naprawdę się stało, jak to w ogóle, co to za zbieg wydarzeń i że ona chyba sama nie dowierza w to, co się stało. O tak, sama nie dowierza w to, co się stało, że ktoś mógł na nią podnieść rękę i jest po prostu w szoku. Tak, o, tak jest w szoku. No i do tego niestety jeszcze jest jedna bardzo sprawa taka, którą Jenny się obawia i boi się do tego zrobić, ponieważ Jenny podejrzewa, że jest w ciąży. Tak. Podejrzewa, że właśnie jest, no i musimy zrobić test ciążowy, bo ona jeszcze go nie robiła, bo boi się tego, bo nie chce myśleć nawet, co się stanie, kiedy się okaże, że ona w tej ciąży jest. Także no, ciężka sprawa. Trochę nam tutaj się naszej Jenny życie pokomplikowało. No i tak, że będziemy coś tutaj będziemy działać. Chciałabym w dzisiejszym odcinku na pewno odwiedzić babcię, bo teraz właśnie byłam sobie wcześniej przed nagrywaniem u Vanessy i wychodzi na to, że Vanessa, tak jak i Skyler, mają urodziny za jakieś 2 dni, więc będą staruszkami. I ogólnie nasze, w sumie nie nasze rodzeństwo, tylko nasi ciotkowie i wujkowie, jak weszłam tam do nich, to się okazało, że mają pary i w ogóle może niedługo się pojawią coś nowi
nowi potomcy, czy jak to się mówi, potomkowie? No. Dobra, chyba będziemy musieli zrobić ten test, żeby się dowiedzieć. No zobaczymy, albo się uda, albo się nie uda. Tak w sumie nie chciałam tego robić, wiecie, że ona już będzie w tej ciąży, tylko chciałam zobaczyć, czy ona będzie, czy nie będzie. I tak poszłam do wniosku, że atom. Niech będzie, niech przeznaczenie. Jakoś mi słów brakuje, nie mogę się wysławiać jakoś tak dziwnie. Będzie co ma być i nie będziemy tutaj, wiecie, aż tak bardzo w to ingerować. Po prostu raz się z nimi postarałam o dziecko i nie robiłam testu. I mówię, zobaczymy co z tego wyjdzie. O nie, jednak jesteśmy w ciąży, no to nieźle. Ogólnie powiem wam, że przebrałam Janet, przebrałam, dałam jej parę nowych stroi, bo ostatnio pobrałam troszeczkę modów. Także tutaj dała mi nową sukienkę, nowy strój. Tutaj nowy strój kąpielowy i tutaj dwa nowe stroje, więc ten zdecydowanie będzie na jej ten teraźniejszy stan. Ale patrzcie, że nie ma jeszcze brzuszka. Tak, zmieniła mi trochę włosy i w tej fryzurze ma trochę tak jakby jaśniejsze włosy, no ale nie było ciemniejszego, albo ja nie widziałam. Więc wybaczcie, nie zwracajmy na to uwagi, to tylko Simsy. No i to jest taka sukienka ze sweterkiem, dałam do tego trampki i te skarpety, chociaż nie wiem czemu dałam te skarpety, ale jakoś tak mi się spodobało i tak jej zostawiłam. No dobra, także taką mamy wiadomość, że nasza Jenny jest w ciąży, no to nieźle, powiem wam. Tutaj się nam porobiło. Tym bardziej, że ona mieszka teraz sama, a jeszcze musimy przecież zarobić troszeczkę pieniędzy, żeby tą aspirację, znaczy te, nie aspirację, tylko żeby... Chyba usunę tę lodówkę stąd, bo mnie wkurza. Żeby, wiecie, żeby tam wypełnić tą generację. No ja jestem w lekkim szoku. Myślę, że Jenny też i jakby to tak... Na razie może nie będziemy informować o tym rodziny. Myślę, że tak to zrobi Jenny, że na razie sama nie wie, co ma zrobić, co ma powiedzieć w ogóle, co się stało z Chrisem, bo wiecie, no chyba raczej nie chce się przyznać do tego, że ją uderzył. I no nie wiem, zobaczymy. Musimy się nad tym zastanowić. Sprzątnij to, bo za dzieci śmierdziało. No, i w biurze swoim sprzątnij też. Także taka tutaj jest. Ja myślałam sobie jeszcze o tym, że jak już to wszystko, wiecie, się stało i tak dalej, że Jenny jest teraz samotna i może trochę się będzie bała w tym domu takim wielkim sama mieszkać. I pomyślałam, że może byśmy adoptowali psa. Takiego dużego psa. Co wy na to? Piszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł, żeby tego pieska zaadoptować i piszcie w komentarzach też, jakiej rasy pieska. Ja coś sobie wybiorę z komentarzy, jeżeli coś się pojawi i zobaczymy w następnym odcinku. Także tak, no musieliśmy coś tam, musiało zacząć coś się dać. Czekaj, na które ty masz do tej pracy? Za 2 minuty. Aha, dobra, to ona pójdzie do pracy i jak wrócimy, to pójdziemy do babci w odwiedki. Okej, okay. Także jesteśmy, znaczy Jenny jest. Wiesz co, ja myślę, że ty byś mogła zmienić sobie ten strój. Pokaż widzom ten strój. Też taki z nowych rzeczy. W sensie nowa bluzka chyba jest tylko. Nowa bluzka i te buty. I takie włosy dałam. Tutaj chyba jest dość podobny ten kolor. Dobra, wiecie co? Pojedziemy sobie do babci. Czekajcie, podróżuj. Sami. A może weźmy Emmę? Emma chyba... A nie no, zna. No ale weźmy. Emma jest już też dorosłą i też coś zobaczycie zaraz. Okej, okay, jesteśmy u babci. Patrzcie, tak sobie w ogóle się przyjrzałam naszej tutaj Jenny i ona ma takie fajne kształty, bo ona tutaj jest taka, wiecie, tu jest taka szczuplejsza i tutaj taką ma talię osy. No, ma to, co powinno mieć, a patrzcie, co ona tutaj ma. To jest dopiero szok. Ja tak dopiero teraz zauważyłam, że ona masz aż taka szalona jest tutaj. Patrzcie. Ja nie wiem, czy to się stało przez odciążę, czy co. Taka nasza. No, tylko twarz by można było jej zmienić. A tak to jest, no, nieźle. No, ale zobaczmy, co tu u naszej Jenny. Popatrzcie, co? Nie u Jenny, tylko u naszej Emmy. Ta-da-da-da. Tak, Emma jest w ciąży. Tak, zgadza się. Emma jest w ciąży. No oczywiście, ale jak on jest... oczywiście nie było to planowane. Mieszka dalej z alpaczką. Tak został już ochrzczony, już niech on tak zostanie. Już znowu nie zmieniłam, już trudno.
No i mieszkają razem, tak ich dużo mieszka w tym mieszkaniu i trzeba będzie jeszcze jakieś na pewno im zorganizować mieszkanie albo taki mniejszy domek, bo no jednak muszą gdzieś mieszkać, tak? No jednak zaraz będzie ich trójka, więc przydałoby się, żeby gdzieś tam mieszkali, więc nie wiem, może my coś im znajdziemy, muszę im coś znaleźć i ich gdzieś tam przeprowadzić. Dobra, zapukajmy do drzwi, to jest nasz wujek. Nie, Krisia, zostaw nas w spokoju. Proszę wejść. No i wspomnienia wracają. Kto oglądał od początku Siedem Grzechów, to niech łapki w górę. Zapraszam, łapki w górę i piszcie w komentarzach, że oglądacie od początku. I pamiętacie ten domek. Wiecie co? Nie przegraliśmy tu długo czy coś, ale jakiś mam taki sentyment do tego domku i bardzo on mi się tu podoba. Tutaj te wszystkie pokoje, które robiliśmy i górę też, którą robiłam i tak jakoś, no nie wiem, jakoś tak fajnie. Dobra. Przywitajmy się z naszą babcią. Babcia niedługo się stanie naprawdę babcią. Jak ja wchodziłam tutaj do niej, to chyba było, że za dwa dni ma urodziny, bo chciałam sama jej zrobić urodziny, no ale doszłam do wniosku, że jak za dwa dni, to wiecie. Zrobimy sobie zdjęcie z babcią. W ogóle właśnie my nie mamy zdjęć takich rodzinnych, więc ja miałam chyba wziąć te zdjęcie, ja chyba ich nie wzięłam koniec końców. A więc może jakoś to zrobię, że po prostu przeniosę te zdjęcia do nas. W sensie, wiecie, z tamtej chałupki wezmę zdjęcia. Od rodziców pojedziemy do rodziców i zrobimy sobie. I weźmiemy te zdjęcia, bo ja chciałabym mieć właśnie zdjęcie babci i dziadka. Chciałabym zdjęcie mieć też rodziców. No i tam siostry, czy z Emu, czy coś. A tutaj będzie taka fotka z babcią. No może nie są zbytnio podobne, ale włosy mają brązowe. Obydwie. Obstryk. Kto to jest? Dziadeku! Dziadku, ubierz się, broży. Broży. O, przyjazne powitanie. Nawet dziadka nie znasz, widzisz? Nie, to nie jest dziadek, to jest Erk. Boże. Nie, zostaw go. To jest Erk, nie dziadek. A to jest, znaczy to są twoi wujkowie, o tak. I oni są już młodymi, dorosłymi. I też mają swoje dziewczyny, że tak powiem. Także też tu może coś się nam porobić. Dziadka nie ma w domu. Dziadek pewnie jest w pracy, podejrzewam. Wiesz co, jak już tak jesteś i robisz te zdjęcia, to zrób sobie zdjęcie z Emily też. Bo chyba z nią też nie mam. W ogóle mam jakieś zdjęcia w chałupce? Nie mamy żadnych zdjęć. Z Emu, Boże, z Emily. Ja myślę, że ten. Żebyśmy mogli sobie zrobić właśnie i z mamą, i z tatą, i w ogóle. O, takie słodkie. Obie siostry w tym samym czasie w ciąży. Ja myślę, że Emma, mimo że to dziecko urodzi, to może tam jeszcze nie wyrośnie z tego swojego stylu. Ale z czasem ją pewnie też zmienimy troszkę. Patrzcie, to są wszystkie akty urodzenia naszych wszystkich dzieci z pierwszej generacji. Dobra, wiesz co, idź porozmawiaj z babcią. Ja bym chciała, żeby ona troszeczkę sobie te relacje z babcią jednak poprawiła, żeby trochę razem pospędzały czasu. A ja myślę, że powiemy babci. Powiemy babci, że jesteśmy w ciąży. Zobaczymy, co babcia na to. Mama raczej nie będzie zadowolona z tego, że powiedzieliśmy babci pierwszej. No ale powiedzmy, że o, jeszcze Emma przy tym będzie. No ale Emma to już jest w ciąży, więc Samba. I Mri, to tata dzwonił. Chyba jest zdziwiona, szczerze mówiąc. No, jest chyba przerażona, albo zaskoczona, albo nie wie z kim, bo przecież nie mamy ani partnera, ani narzeczonego, nikogo nie mamy. Także będziemy z tym dzieckiem same póki co. Będziemy musieli chyba sobie kogoś znaleźć. No, chyba że Jenny będzie na tyle naiwna, że da szansę Chrisowi znowu. Dobra, wracamy do domu, bo już się późno robię, trzeba zjeść i w ogóle. Okej, jesteśmy w domu. Czekajcie, nie mam nic w poczcie, nie. No i tak myślę, że właśnie byśmy zaadoptowali może jakiegoś większego psa. Ale to mi doradzicie jakiego i tak dalej. Bo wiecie, taki wielki dom, ona sama jeszcze z dzieckiem będzie, to już całkiem. Weźcie resztki. Jakieś tam sobie.
No i tak to. Będzie trzeba też urządzić pokój dla naszego maluszkę. Ale to wszystko w swoim czasie. O, co się stało, kocie? Zapytajmy się, co się stało? Co się stało? Doć masz żarcie w misce. Czego? Jest głodny? Doć ma jedzenie w misce. No patrzcie, jaki ten kot. Sprzątnij i wiesz co? Daj mu przysmak. Byśmy się wybrali z nim do weterynarza może. Którąś razą. I zabawy ci brakuje, więc ja myślę, że możesz troszeczkę z nim tym laserem wskaźnikowym się, wskaźnikiem laserowym się troszeczkę z nim pobawić, to ci trochę urośnie na zabawy. I z kotem przynajmniej spędzisz czas, jest wpół do 12, to nic. Dobra, starczy ci. Idź spać. Czy ona nie ma brzucha przez to ubranie, czy ona nie ma brzucha, bo jeszcze... Tato, daj spokój, się przyczepił, no. No nie wiem, zobaczymy, kiedy nasza Jenny się odważy powiedzieć rodzicom, że jest w ciąży. No nie wiem. Chyba, że babcia pierwsza wykraka. Też tak może być. Siku, siku. No skorzystaj, skorzystaj. No ja, ale tutaj też nie ma brzucha. Niektóre simki mają od razu brzuch, tak jak na przykład Emma. Ona od razu miała brzuch, jak wiecie. Sprawdzałam, czy jest w ciąży. A ten. A jak on się nazywa? Ale ona nie ma, także nie wiem, czy to od czegoś zależy. Wiesz co, zdrzemnij się jeszcze, bo tak 4 godzina, trochę wcześnie. Ty idziesz do pracy w ogóle? Za 3 dni, o proszę, jak wspaniale. Więc troszeczkę programowania się pouczysz. Dobra. Zmień strój i załóż sobie ten taki lżejszy, skoro dzisiaj nie. Ona tak ładnie ćwiczyła i się starała, żeby schudnąć, a to proszę. Znaczy tak, nie wołaj na jedzenie, tylko... uzupełni. I wiesz co? Zobaczmy, co jest w lodówce w ogóle. Wywalmy już to. To też już wywalmy. I to też? Czy to nie jeszcze? I może wiesz co? Gotuj. Bo ja bym chciała, żebyś jak najwięcej gotowała. Naleśniki sobie zrób. A co? A nie, my mamy jakieś zdjęcia. Nie, to 10 to ja zrobiłam. Boże. Dobra, czekajcie. Gdzie my moglibyśmy je powiesić? Tutaj? Czekajcie, największa jakość 11, 11, 8, 8. I z babcio? Dobra, ja je potem, jak już jeszcze powiększę i tutaj ładnie powieszę. Tylko jeszcze z rodzicami by się przydało. Dobra, robisz to. O, 4 poziom, no i fajnie. Gdzie nasz kot śpi w ogóle? A, na tym jajku, co jemu kupiliśmy. Patrz, to nam jakiś alkoholizm chyba popadnie. Cały czas by tylko piła. Przez to, że czemu oni stawiają na tej maszynce do lodów? Mówiliście właśnie, żeby te lody zrobić jej, ale ona chyba jeszcze dalej nie może. Czekajcie, lody. Ktoś mi pisał do jakiego poziomu? Nie pamiętam. Smak diety. O, mogę już zrobić. Zrobimy te lody. Ma brzuch. Aleś słodki, mały brzuch. Patrzcie. O ja. Ale taki słodki, taki nieduży, naprawdę. Fajnie. Dobra. Gdzie ty jesteś? Dobra. Jedz sobie, jedz. Oj, coś ci niedobrze po tym. Nie wiem, czy tak wiecie za bardzo. Może na razie tych lodów nie będziemy robić. Zrobimy je, wiecie, kiedy? Jak ona urodzi, to wtedy będzie troszeczkę taka, wiecie, to wtedy zrobimy te lody i ona sobie je zje, więc może wtedy nam się odchudzi. Dobra, wiesz co? Przebierz się i zobaczmy, jak tam nasza mother, czy ona... Matka. Weź ją zaproś. Może ona jest w domu, to w ogóle by przyszła do nas. I zobaczyła, co się stało. Za dawno nas musiała nie widzieć, nie? Będzie Anastazja, dobra. Ty idziesz do kota? No to możesz rozmawiać z kotem, no czemu nie? No ale patrzcie, no nie przecież ona na niesłodko wygląda, pasuje jej ten brzuch. Jest nasza mama. Mamo, czy ty schudłaś? A nie, może nie. Dobra, opowiedz obrzydliwy dowcip. No dobra, niech będzie.
Kłóci się o zasady domowe, może nie. Podziel się wielkimi wieściami. Zobaczymy reakcję mamy. No, dawaj. Jedziesz z tym. Tak samo jak babcia chyba. No cóż, pomogą jej tak rodzice, bo co inaczej. O właśnie, zrobimy sobie zdjęcie z mamą. No dawaj, dawaj. Jest. Czekajcie, muszę im zrobić zdjęcie, no to ci muszę, no jak inaczej. Czekajcie, tylko jakoś tak muszę się ustawić, żeby ładne było. No. Tylko szkoda, że te drzwi się otworzyły. Dobra. I zróbcie sobie teraz zdjęcie, żebyś miała też z mamą od razu przy okazji, jaki jest. Z ojcem musisz się spotkać, bo ci życia nie da. Czekajcie. O, dobra. Dawaj fotkę, rób. Rób foteczkę, rób foteczkę, rób foteczkę. No, dawaj, dawaj. No, żeś poszła sikać. No dobra, wysikaj się, bo to wiesz. A nie, jednak nie. Dobra, wybaczamy. Czekaj. No i zrób to zdjęcie, no. A fujwa? O, tylko w sumie niepodobne są. Vanessa i Anastazja to były podobne do siebie, a one to nie są. Ona jest bardziej do Imriego podobna. W sensie Jenny. Ma jego oczy i w ogóle. Dobra, zobaczmy, które najlepsze zdjęcie. 6, 6, 6, 7, 6. Dobra. To czekajcie, ja sprzedam te zdjęcia, resztę zdjęć, żeby mi tu nie za... O, kiedyś nawet sporo hajsu za to. Ach, dobra, a co tutaj leży? Nie zjadłeś, czy co? Dyskutuję o strategii gry, porozmawiajcie. A, to matka wzięła, no tak, no co ona by mogła robić? Coś pewnie, że jeść. Hermetyczny dowcip, plotkuj. Ożywiona osobista rozmowa. No nie wiem, Jenny na razie myślę, że się nie odważy powiedzieć mamie, co się stało z Chrisem i ona myślę, że nie będzie nawet dochodzić na razie, bo Anastazja dojdzie do wniosku, że jak będzie gotowa, to sama jej powie, tak? Nie będzie naciskać. Czemu jesteś smutna? Nudna rozmowa, o patrz. Dobra, wiesz co? Idź sobie na górę. Już z matką troszeczkę pogadałaś, co tam wiesz. Usiądź sobie. Usiądź sobie i będziemy programować. Troszeczkę musimy się wziąć za to programowanie, żeby wiecie, ona dostała awans jak najszybciej. I wiecie, i jak najwięcej kasy, żeby zarabiała. Bo musimy dobić tych pieniążków. Ja też będę właśnie trochę sama grała też czasami. Dobra, narka. Bo właśnie, żeby tak wiecie, troszeczkę nadgonić, bo tak jak będziemy w odcinkach to wszystko robić, to będzie nam się schodziło i schodziło i schodziło. Chcesz do niego wpaść. Ej, dawajcie, idziemy do rodziców. Chociaż mama była przed chwilą u nas, to pewnie już powiedziała tacie i dlatego do nas wydzwania. Okej, no jesteśmy. Ale patrzcie, jak tu fajny jest ten czas spędzany z rodziną. No dobra, ale może byśmy poszli na górę, co? O, Mader już wróciła, już przeszła, co zrobiła, jak weszła, to jedzenie. A ty, ojciec, gdzie jesteś? Patrzcie, pokój Emmy. I nasz pokój. I są tutaj wszystkie zdjęcia, których nie zabrałam. O, jeszcze nawet nie popowiększałam wszystkich. Widzicie? To jest nasza mama Anastazja z siostrą, z mamą, z bratem, z mężem. Nie, to jest babcia z dziadkiem, Boże. A jeszcze gdzieś wieszaliśmy zdjęcie? Chyba jeszcze gdzieś wieszaliśmy, czy już nigdzie? A może nie? No ale w każdym bądź razie. A gdzie są pieski?
Gdzie są pieski? Ej. Gdzieś łażą sobie tutaj po dworzu, poszły gdzieś na dwór, czy co? Czekajcie. No nie ma psów? Powinny być. A jest, o Jezu, jaki ty jesteś brudny. Wykąp go. Wykąp, bo coś rodzice twoi nie dbają o tego piesa. No dawaj, wykąp. Ojej, a. Patrzcie, jaki biedny. Koko nasz, malutki. Wykąp. I czekajcie, jeszcze gdzieś jest, powinien być jeden piesek. O, tu jest. Też taka brudna jesteś? Też Lea taka brudna, też ją musimy. A, musimy ją przywitać. To co, nas nie było? Nie, no przecież byliśmy. Koko. Senior. Patrzcie, kogo jest seniorem już. Weź go troszeczkę tutaj. Rozwesel. Baw się. Tak, przyszliśmy do rodziców, będziemy się bawić z psami. No ale taty nie ma, a mama była przed chwilą u nas, więc... Ojej, jesteś głodna, wiesz co? Poczęstuj się czymś. Weź resztki. Param, param, pam, pam. Co ten pies taki smutny? Gdzie ten drugi pies? Coś tu był. A, śpi. Jaki też brudny. Boże, wcale nie dbają o te psy. Bo nie możemy wejść, nie. Smutne nasze piesy. A to nasz pokój. Mieliśmy wziąć ten komputer i nie wzięliśmy. Dobra, umyłaś psa, zjadłaś, możesz wracać do domu. Ojciec nas oszukał, nie ma go. Okej, dotarliśmy do domu. Także tutaj nasza Jenny pójdzie się wysiusiać i pójdzie spać. I my też dotarliśmy zarazem do końca odcinka. Myślę, że starczy tego odcinka na dzisiaj i myślę, że sporo się wydarzyło jak na jeden odcinek, także myślę, że póki co nam wrażeń wystarczy. No patrzcie, no po prostu byłam u ciebie, ojciec, przed chwilą, a ty teraz wydzwaniasz, no ty jesteś mądry. Szok w trębkach. No dobra, ale myślę, że może będę kończyła ten odcinek i widzimy się w kolejnym, a wy napiszcie mi, czy właśnie mamy adoptować sobie pieska i jakiego i w ogóle piszcie. Ja bym chciała, wiecie, z takich tych dużych psów jak coś. Także dobra, dzięki wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak wam się podobało i piszcie, co ma teraz Jen zrobić z tym wszystkim. Jakieś rady napiszcie. Także dzięki wam serdecznie za oglądanie, buziaki, pa pa!